Oficjalnie, Maciej Kurzajewski właśnie stracił posadę. Czas zmian dopadł i jego. Od jakiegoś czasu w mediach głośno jest na temat zmian kadrowych w popularnych stacjach telewizyjnych i radiowych. Ze swoimi dotychczasowymi posadami pożegnało się wielu cenionych i dobrze znanych widzom dziennikarzy. Niestety, teraz okazało się, że ich los podzielił również Maciej Kurzajewski. Zmiany kadrowe objęły najpopularniejszych polskich dziennikarzy. Od dłuższego czasu w polskich mediach pojawiają się coraz to nowsze informacje na temat kolejnych zwolnień wśród popularnych dziennikarzy. Pierwsza metamorfozę przeszła Telewizja Polska, która pożegnała się z wieloma swoimi dotychczasowymi gwiazdami, w tym m.in. szefową głównego wydania Wiadomości Danutą Cholecką. Później w sieci pojawiały się wieści na temat zwolnień prezenterów z programów rozrywkowych. Nieoficjalnie wiadomo, że z porannym show Pytanie na śniadanie mają pożegnać się Anna Popek oraz Małgorzata Obczowska. Teraz przykre wiadomości przekazano na temat innego gwiazdora śniadaniówki, Macieja Kurzajewskiego. Maciej Kurzajewski utracił swoją posadę. Teraz okazało się, że los swoich koleżanek i kolegów po fachu podzielił również inny ceniony dziennikarz. Mowa oczywiście o Macieju Kurzajewskim, który oprócz dziennikarstwa sportowego od dłuższego czasu realizował się na stanowisku prowadzącego program Pytanie na śniadanie. Uspokajamy jednak wszystkich wiernych fanów porannego show TVP. Jak donosi press-serwis, Maciej Kurzajewski utracił pracę w Polskim Radiu, gdzie prowadził takie audycje, jak Lato z Radiem, czy Cztery Pory Roku. Jego przygoda z rozgłośnią rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Co więcej, okazało się, że to nie jedyne zmiany, jakie mogą objąć dziennikarzy sportowych, angażujących się również w inne przedsięwzięcia zawodowe. Nie tylko Maciej Kurzajewski. Kto jeszcze może stracić pracę? Do tej pory telewidzowie byli przekonani, że zmiany, które dzieją się obecnie za kulisami TVP, nie obejmą świata sportowego i pracujących w tym segmencie dziennikarzy. Okazało się jednak, że nawet prezenterzy zatrudnieni w TVP Sport nie mogą spać spokojnie. Od czasu, kiedy dyrektorem stacji został Jakub Kwiatkowski, spora grupa dziennikarzy może oczekiwać znacznych zmian. Okazało się, że może dotyczyć to zwłaszcza tych prezenterów, którzy oprócz segmentu sportowego zajmują się również innymi programami, związanymi z takimi tematami, jak polityka, czy rozrywka. Już teraz wiadomo, że nie przedłużono umowy z pracującym też w Teleekspresie Rafałem Paterą. Fani zaczęli się więc obawiać, czy podobny los dotknie Macieja Kurzajewskiego, który jest również gospodarzem Pytania na śniadanie, oraz Przemysława Babiarza, znanego z programu WaBank.